Witajcie, witajcie z tej strony Maciej Gnyszka, Towarzystwa Biznesowe, Polski Ślad i wiele, wiele innych inicjatyw. Witam Was na kanale o wdzięcznej nazwie Maciej Gnyszka. Dzisiaj, dokładnie teraz, bierzecie udział w historycznej chwili, ponieważ przed Wami po raz pierwszy wywiad zupełnie nowej serii rozmów z przedsiębiorcami, bardzo nietypowymi przedsiębiorcami, którzy myślę, że pod względem przedsiębiorczości biją na głowę tych, którzy prowadzą firmy w kraju, ponieważ seria rozmów Polski Ślad Abroad to jest właśnie seria o tych, którzy są pionierami polskiej ekonomii, ale poza Polską. I dzisiaj przeniesiemy się, słuchajcie, do kraju, który wszyscy winiarze, wszyscy, którzy kochają wino, no, mają bardzo dobre wyobrażenie o tym kraju, a także wszyscy, którzy kochają dobrą kuchnię i nie tylko. No ale o tym, z czym można Gruzję jeszcze kojarzyć, pogadamy sobie dzisiaj, słuchajcie, z Jakubem Łuczakiem, który właśnie tutaj nadaje z górskich ostępów Gruzji. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dokładnie z gór i z miejscowości, która nazywa się Gudauri i stanowi jeden z najbardziej popularnych górskich kurortów, resortów w kraju. Czyli bardziej takie zakopane niż Ucherce Mineralne. Zakopane, ale bardzo specyficzne, położona miejscowość dużo powiedziane, baza narciarska położona bardzo wysoko, bo ponad 2000 metrów nad poziomem morza, dolne stacje, a górne 300. Natomiast miejsce, w którym historycznie nie było osad ludzkich i powstało w latach 80. stworzone przy udziale Szwajcarów, Gruzinów. I do dzisiaj jest rozwijane. Natomiast leży na szlaku dawnym jedwabnym i nieopodal legendarnej miejscowości Stefan Winda, czyli popularnego Kazbegi leżącego u stóp wulkanu, który popularny cel polskich alpinistów co roku jest. O proszę! A to bardzo nietypowa w ogóle konfiguracja, nie? Że w latach 80. w ojczyźnie Stalina Szwajcarzy budowali kurorty narciarskie. No tak, tak. To połowa lat 80. Komunizm już dogorywał, ale jeszcze jakoś się trzymał, ale przedsiębiorczy Gruzini, którzy już wtedy stanowili, bo mówi się o Polsce, że była najweselszym barakiem w obozie. Natomiast w tym takim już stricte obozie ogrodzonym kolczastym drutem, zdecydowanie Gruzja była tą republiką najweselszą. Tymi, którzy potrafili jakiś wyłom w tym systemie znaleźć i do tego stopnia, że udało się w jakiś sposób Szwajcarów zaangażować po lat 80. do budowy tutaj kurortu. Niesamowite. No właśnie, pan w Gruzji zajmuje się no, w zasadzie typowo gruzińskim biznesem, bo biznesem winiarskim. Proszę powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że z Rzeszowa, jeśli dobrze kojarzę, trafił pan do Gruzji? Skąd zamiłowanie w tej branży? No i jak tam się w ogóle prowadzi biznes? Moja przygoda z winem i z winiarstwem sięga czasów wczesnoprzedszkolnych, czyli w moim rodzinnym domu dziadek w Rzeszowie od zawsze robił wino na potrzeby swojej rodziny i przyjaciół. I po latach, kiedy trafiłem do Gruzji, a stało się to w roku 2008, to wino zawsze miałem gdzieś w tle, zawsze miałem w pamięci. Przez pierwsze lata mieszkaliśmy w Tbilisi, natomiast ta kwestia winiarska nie dawała mi spokoju i w końcu uznaliśmy, że to jest coś dla nas, przenieśliśmy się na wieś, przenieśliśmy się do regionu, który nazywa się Kacheti i to jest region położony 100 kilometrów od stolicy kraju Tbilisi na południowy wschód, region, który jest winiarstwem. 80% wszystkich win w Gruzji produkowanych jest właśnie tutaj. I tam też podczas jednej z takich naszych weekendowych eskapad
zobaczyliśmy dom. A kiedy go zobaczyliśmy, wiedzieliśmy, że będziemy chcieli go podnieść z niebytu, wyremontować i osiedlić się tam i zacząć produkować wino. No i tak się stało. Prawdzie remont, który planowaliśmy na 3 miesiące w warunkach Kachety, przeciągnął się do roku. Natomiast po tym roku wszystko było gotowe. Stworzyliśmy kilka pokoi dla gości, a przede wszystkim wyremontowaliśmy Marani. Marani, czyli serce takiego gruzińskiego, kachetyńskiego domu winiarskiego, w którym wino się zarówno produkuje, jak i, co ważne, później się przechowuje. To Marani było. To Marani było, a w nim coś, co ja uważam za największą wartość tego miejsca, ponad 100-letnie kwewry, czyli gliniane amfory wkopane w ziemię, które mają ponad 100 lat, a ich łączna pojemność wynosi 18 tysięcy litrów. I w tych kwewry wino robimy. Teraz już zrobiliśmy na jesieni nasze trzecie, no bo trzeba nam wiedzieć, że wino tak naprawdę robi się raz do roku po winobraniu, które w Kachety przypada na koniec września. I tym takim naturalnym rytmem kachetyńskim, naturalnym rytmem winogrodników i winotwórców tej Kachety żyjemy. Okay. A jak się prowadzi biznes w Gruzji? Przy okazji proszę o jakieś, nie wiem, ciszenie głośnika, bo przez moment mnie było słychać tam u pana. Tak. Okay. I jak prowadzi się biznes w Gruzji? Czy miał pan okazję porównać? Jeszcze w Polsce udało się panu jakąś przedsiębiorczą przygodę przeżyć, że ma pan porównanie? Tak. No, na studiach w Polsce prowadziłem działalność gospodarczą, a później, kiedy trafiłem do Gruzji, to przeżyłem taki szok kulturowy. Szok kulturowy, który polega na tym, że Gruzja, czyli państwo, które powstało jednej z sowieckiej republik po upadku Związku Radzieckiego, wiele dziedzin prowadzenia, w tym prowadzenia biznesu i dziedzin funkcjonowania państwa, potrafiła poprowadzić o wiele sprawniejszy sposób niż Polska, już członek Unii Europejskiej. I jeśli jesteśmy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, to począwszy od 2004-2005 roku, od początku urzędowania prezydenta Saakaszwili, te wszelkie warunki zostały maksymalnie uproszczone. Czyli zniesiono zostały większość zezwoleń, licencji, koncesji. Państwo wyszło jakby przodem do swoich obywateli i wszystko zostało stworzone tak, żeby zachęcić ludzi do prowadzenia działalności, ale też do jej rejestracji i wyjścia z szarej strefy, która przed rewolucją róż, przed prezydentem Saakaszwilim obejmowała ponad 90% 90% całego rynku gruzińskiego. I to się świetnie udało, także te w początkowych latach Bank Światowy plasował Gruzję w pierwszej dziesiątce krajów o największej łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, o przyjaznych podatkach i o całym tym kontakcie, który jest wymuszony między obywatelem a państwem, do absolutnego minimum. Także rzeczywiście jest do dzisiaj, tak zostało do dnia dzisiejszego. Założenie firmy w Gruzji to 15 minut w urzędzie. Kwestie podatkowe są jasne i przejrzyste. Tak w zasadzie tam rób swoje i pracuj, tak? To wygląda tutaj w Gruzji tak do dzisiaj. To państwo nie przeszkadza.
A proszę powiedzieć, rozumiem, że biznes, że pańska firma dzisiaj zajmuje się wytwarzaniem wina i skoro pokoje też państwo wyremontowali, to pewnie jakiś element turystyczny w grę wchodzi, jakaś agrowiniarsko-turystyka. Proszę powiedzieć, czy większość stanowią goście z Gruzji, czy raczej Polacy, którzy gdzieś tam pana wyszukali na Bookingu albo gdzieś indziej? Jak wygląda takie codzienne funkcjonowanie pana firmy? Tak, my produkujemy wino, natomiast ideą i taką duszą i całym clou winiarstwa w Gruzji jest to, żeby nie tyle to wino sprzedawać, co oczywiście no, musi się stać, żeby mieć możliwość zrobienia nowego, ale to wino powinni kosztować ludzie, którzy wokół nas, ludzie, którym pokazujemy piękno kachetyńskiej, gruzińskiej przyrody. Stąd taka koncepcja utworzenia hotelu, który nasz hotel stoi wśród winnic. Goście, którzy do nas przyjeżdżają, uczestniczą w produkcji, wyciskają, produkujemy wino w sposób tradycyjny, czyli wyciskają często stopami sok winogronowy, który później fermentujemy, są z nami od tego procesu. W dowolnym porze roku, kiedy do nas przyjadą, trafią na jakiś cykl produkcji wina, tak? Czyli początek od wiosny, kiedy zaczyna się nowy okres wegetacji, kiedy pojawiają się pierwsze pędy, które trzeba uformować i przyciąć. Potem przez czas obrabiania winnicy, użyźniania gleby, w tym też mogą uczestniczyć. Kiedy nadchodzi dzień winobrania i ten taki najbardziej radosny okres produkcji, to końcówka września, to jest najbardziej popularny czas na przyjazd do Kachety. Goście są z nami, a później po około 40 dniach wino jest gotowe i następuje bardzo ciekawy, ale też trudny moment. Jako że z kwebry wypompowujemy już gotowy produkt, czyli wino, i przepompowujemy je do innych, ale to, co zostaje po produkcji, czyli skórki, pestki, sztypułki, trzeba wyciągnąć ręcznie. Takie kwebry mają do 14, największa ma 4,5 tony pojemności, czyli to się przekłada na naczynie głębokości ponad 2 metrów, szerokie na ponad 1,50 m, tam trzeba wejść. To jest to, co nasi goście bardzo lubią, wchodzą do środka, siedzą po pas w wytłoczynach, ładują je do wiadra, my je stamtąd wyciągamy i prosto stamtąd nosimy do naszego czarnomatu, czyli destylatora, w którym ten moszcz zamieniamy w czacze. W czacze, czyli destylat winogron, napój, który ma około 45-50% alkoholu i który jest podobny do znanej w Europie Zachodniej, zresztą coraz bardziej w Polsce, grappy, czy chyba chorwackiego odpowiednika rakii. Tak. Ale to coś się dzieje z swoją drogą już wiemy, skąd piosenka Serduszko puka w rytmie czaczy. Tak, to prawdopodobnie stąd. I najbardziej mi się podoba w Kachety i w całej tej działalności taki naturalny, niewymuszony rytm tego wszystkiego. Czyli kiedy się kończy lato, kiedy kończą się upały, jakby przyroda pozwala wyjść na winnicę, zebrać winogrona. Potem jest cykl produkcji wina, który kończy się gdzieś około listopada, robi się trochę chłodniej i jak raz pojawia się ta czacza na listopadowe długie noce. Potem czacza trafia na to, co wyjmujemy z czaczomatu już po destylacji, znowu trafia jako nawóz do winnicy i koło się zamyka. Potem śnieg usypuje dolinę, czekamy wiosny, a na wiosnę pojawiają się nowe pędy, nowi goście, którzy mogą obserwować to wszystko razem z nami. Niesamowite. A proszę właśnie powiedzieć, czy goście z Polski się pojawiają, czy jeszcze... My mamy sporo rodaków, mniej więcej połowa naszych gości to nasi rodacy z Polski.
około 20% Gruzini. Co ciekawe, masa też w metropolii, w Tbilisi mieszka ludzi, którzy nigdy nie wyściubiła nosa ponad wygodnego miejskiego życia i często dochodzi do wesołych sytuacji, w którym Gruzinom z Tbilisi, z modnych, ładnych dzielnic objaśniamy, jak się robi wino czy czacze, bo są w Kachetii akurat pierwszy raz. No, cała reszta to już dzisiaj tak naprawdę do Gruzji przyjeżdża cały świat, czyli i goście z Europy, i z obu Ameryk, i mieliśmy też gości z Filipin, i z Australii, Nowej Zelandii. To też pokłosie dobrej promocji kraju, również rozpoczętej przez prezydenta Saakaszwili. Gruzja się powystawiała na całej masie targów, konferencji ponad 10 lat temu i do dzisiaj są tego jakby zbierane owoce. Stała się popularna wśród podróżników z całego świata. Tak, tak. A proszę powiedzieć, jak bycie Polakiem, czy ono w Gruzji pomaga, czy nie pomaga, jak Polacy, a pan to być może odczuwa na sobie, są postrzegani? Gruzja, jak i cały Kaukaz, to taki region, gdzie ten gość, czyli obcy, jakby jest, ma taki z urzędu zostawiony depozyt serdeczności, tak? Czyli zakłada się, znaczy chce się gościa przyjąć dobrze i raczej mu pomóc, a nie przeszkadzać. A do Polaków jest sentyment i są te relacje, które trwają już nie 10 czy 20 lat, a tak naprawdę trwają wieki. Trzeba nam pamiętać o tym, że podczas okresu polskich zaborów, trzecia część Polski, która wchodziła w skład Cesarstwa Rosyjskiego, Gruzja również częścią tego państwa była, czyli tak na dobrą sprawę ponad wiek, i Polacy i Gruzini byli, funkcjonowali w ramach jednego państwa. Organizmu, tak. Często sobie o tym myślę tak w kontekście czasów dzisiejszych, porównując do tego, w jakim dzisiaj Europie funkcjonujemy. Polska funkcjonuje w jakiejś strukturze nazywanej Unią Europejską i też Polacy wyjeżdżają w ramach tej struktury prawie swobodnie, tak jak i u siebie. I myślę, że wtedy było tak samo, że ktoś, kto chciał działać, często trafiał również na Kaukaz, bo poruszał się w obrębie tego samego państwa. I do dzisiaj takie ślady polskości sprzed ponad wieku w Tbilisi są. Trzeba nam wiedzieć, że ponad 40% dzisiejszej architektury XIX-wiecznej Tbilisi zaprojektowali Polacy. Byli naczelnikiem Zakaukaskiej Kolei, był Polak, byli botanicy, byli żołnierze, byli wreszcie skazańcy, którzy także w carskich czasach trafiali na zesłanie do Gruzji. Pewnie chwalili los i dziękowali Bogu, że tutaj, a nie na... Tak, a nie na północ. Północ, tak. I to do dzisiaj trwa. Lubią Gruzini Polaków i ze wzajemnością, i ten wspólny kod i kulturowy, ale też chyba mentalność, która została w nas, Gruzinach, wytworzona może i z uwagi na to, że zawsze byliśmy między młotem a kowadłem, wciśnięci między o wiele silniejsze imperia. Pewnie to wykształciło jakieś narodowe cechy, które pozwalały wytrwać do dzisiaj sprawiają, że Polska jest Polską, a Gruzja jest Gruzją. Tak, a jeszcze właśnie a propos Polaków, proszę powiedzieć, bo w niektórych państwach europejskich, gdzie jest, i nie tylko europejskich, ale tam, gdzie jest spora diaspora Polaków, chodzi takie powiedzonko, że na obczyźnie Polak Polakowi wilkiem. Jak to jest w Gruzji? Czy Polacy sobie pomagają? Czy lepiej, gdy się pojawia wśród
ekspatów jakiś Polak, to lepiej go nie poznawać, bo Anusz będzie to zły kontakt. Jaka nie, Lewiczy takich zachowań między sobą nie obserwujemy. Myślę, że trochę to pewnie wynika też ze specyfiki kraju, ze specyfiki regionu. Tutaj a priori zakłada się, że każdy jest dobry, a podczas postępowania znajomości, jeśli się okazuje, że rzeczywiście jest dobry, no to serce jest oddane jak na dłoni, jak na talerzu, i między naszą polską społecznością jest tak samo, raczej o wiele mocniej się wspieramy, czy często spotykamy i budujemy jakieś takie lokalne może nie struktury, ale kręgi koleżeństwa, które trwają już lata. Tutaj też no, przyjeżdżają ludzie pełni energii, pełni pomysłów, często niecodziennych, trudnych może do realizacji gdzie indziej, a tutaj się świetnie udają, i większość moich rodaków, którzy tutaj są, to prawdziwi pasjonaci swojego dzieła. No i przed nami ostatnie pytanie. Czy w Gruzji zamierza pan, mówiąc poetyckim językiem, złożyć swoje kości? Czy zamierza pan na starość powrócić na Podkarpacie? Jakie są plany długofalowe? No nie wiem, to o kościach jeszcze za daleko, daj Bóg. Na razie jesteśmy tutaj i bardzo nam się podoba. Rozwijamy naszą działalność, kończymy budowę nowego hotelu, czym zwiększymy ilość gości, którą możemy spotkać naraz. Poza tym zimowa działalność teraz nadaje z gór. Oprócz winiarstwa zajmuje się również przewodnictwem snowboardowym. Góry w Gruzji wysokie, góry piękne. I co krok jestem tutaj już ponad 10 lat, a każdego roku spotykam jakąś nową dolinę, na którą patrzę, siadam i myślę sobie znowu. Myślałem, że Gruzja już niczym nie zaskoczy, a tu jednak ciągle coś się pojawia. Świetnie. Bardzo, bardzo mi dziękuję za ten pionierski wywiad. Coś czuję w kościach, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Ja sam uwielbiam kuchnię gruzińską i piosenki Trio Mandili, które pewnie zna pan bardzo dobrze, jak i niektórzy nasi słuchacze na pewno i widzowie, więc myślę, że jeszcze do tego wrócimy. To był, moi mili, pierwszy z serii wywiadów o Polakach aktywnych gospodarczo za granicami obecnej Polski, bo kto wie, być może dzięki panu Jakubowi kiedyś będzie unia personalna między Polską a Gruzją i stworzymy jakąś Unię Europejsko-Azjatycką. Gruzini często podnoszą toast, który mówił: wypijmy za nową polsko-gruzińską granicę na Lenie. Bardzo mi się to podoba. I jak już tą granicę ustanowimy, to ją później wymarzymy i będzie Unia. To mi się podoba i tego sobie życzmy. W kolejnym odcinku przeniesiemy się prawdopodobnie do Stanów Zjednoczonych, ale to się okaże. Żebyście wiedzieli, gdzie się przeniesiemy, subskrybujcie kanał, a w komentarzach nie wahajcie się zadawać pytań o Gruzję, pytań o biznes pana Jakuba. W opisie znajdziecie link do stron internetowych związanych z biznesem pana Jakuba. No i cóż, do zobaczenia w Gruzji i nie tylko. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego dla pana, dla wszystkich pana widzów, przyjaciół, bliskich, i zapraszamy do Gruzji. Do zobaczenia. Dokładnie. Będziemy nie tylko jeść, ale i pić. Do zobaczenia.